Siemano, z tej strony Mrażon i to jest gra Plants vs. Zombies Garden Warfare. I tak, to jest taki filmik nie mający jakiegoś tam większego sensu, znaczy sensu, nie mający jakiejś tam większej ideologii, znaczy nic z niego wielkiego nie wynika, z tym, że ostatnio po prostu... Wyłączmy sobie to, bo jakimś cudem mi się... Okej. Gadało cały czas i ludzie by słyszeli, co mówię. Okej. Czemu wszystko mam? Dobra. Bo nagrywam to po raz drugi, bo po raz pierwszy okazało się, że mi się nie nagrywa. Znaczy, nagrał się, ale czarny ekran. Jakiś dziwnym sposobem Fraps tego nie chce nagrywać. No ale dobra, nieistotne. Co to jest za gra? To jest gra Plants vs. Zombies. Jeśli ktoś kojarzy Plants vs. Zombies, taką gierkę, w której chodziło o to, że jesteśmy masterem ogrodu i za pomocą roślinek rozwalamy nadchodzące fale zombie. Grę, która naprawdę jest fajna. Bardzo mi się podobała, chociaż ani nie była trudna, ani nie wiadomo w sumie, co się w niej podobało, ale miało to coś, że się w nią grało i była naprawdę fajna. A to jest takie Call of Duty z tej gry. I to jest chyba właśnie największy plus, dlaczego mi się ta gra podoba. Właśnie dlatego, że to jest taka walka bliska, nic skomplikowanego, tylko jakieś takie napieprzanie i właśnie w tym świecie Plants vs. Zombies. No, dlaczego tą grę mam? Mam tą grę, ponieważ już dawno została ona mi zaproponowana na darmowe 3 dni. A dopiero tylko 3 dni temu dopiero ją włączyłem, bo jakoś tak wcześniej nie chciałem, bo chciałem mieć właśnie całe 3 dni spędzenia czasu z tą grą, żeby móc ją dobrze skosztować. I w sumie dopiero teraz tak miałem, a za parę godzin mi się kończy to więc będę grać każdą postacią, żeby wam pokazać te postaci. A że zaraz mi się kończy, to jeszcze postanowiłem może coś nagrać, bo dlatego, że ostatnio jakieś grube rozkminy miałem, a i tak nic nie nagrywałem i tak dalej, to stwierdziłem, że jakieś takie, że może jakiś taki nic nie wnoszący za bardzo materiał, wybaczycie mi, jak taki materiał będzie. Czy nic nie wnoszący? No mam na myśli, że to jest po prostu taki czysty let's play, nie? Nie, co to robiło? Aha, wiem, co to było. To był ten droid. I w grze mamy kilka trybów. Mamy tryb tak jak tutaj, takiego zwykłego Team Deathmatch, gdzie chodzi o zabicie 50 przeciwników. Która drużyna zrobi to pierwsza, wygrywa. Mamy także bardziej ambitniejsze, gdzie chodzi o zdobycie, typowy jakiś tam podbój, typowy szturm i tak dalej, i tak dalej. Mamy postaci typowe na baskę bliską, postaci typowe na jakiś tam bardziej jako jakiś taki snajper. Gdzieś ta gra po prostu mi się podoba ze względu, bo to jest taka trochę odskocznia od takich jakich poważnych tytułów. No to się w sumie takie coś gra tylko tak, żeby się pośmiać, żeby z takie pierdoły pograć. Tak jest moje zdanie. Okej, teraz gramy takim healerem, którym ani cholery nie umiem grać. Umiem grać tylko dwiema postaciami. To była ta pierwsza, która była, taki zwykły, że tak powiem, gość. Aha, w ogóle nie to. Taki zwykły po prostu sobie szturmowiec, że tak to nazwę. I... Dobra, zmienimy to. I taki grubas, który sobie biega. Który ma taką wielką spluwę i to jest taki bardziej na dystans. Bardziej postać na dystans. Taki... To jest odzwierciedlenie kaktusa u roślinek. Natomiast nie jest to taki snajper jak kaktus, nie? Natomiast... Ale fajna postać. Tak bardzo fajnie się tym gra. No, gin, kurczę. Mamy tu też healerów klasycznych.
Oczywiście wiadomo, że u roślin jak to będzie, to będzie to słonecznik, no kto by się spodziewał, prawda? Można też tu rozstawiać jakieś pułapki w trybie takim, gdzie mamy walkę, taki szturm, to mamy też możliwość przywoływania pomocnych, takich NPC-owych zombiaków, czy NPC-owych roślinek. Natomiast w takim typowym team deathmatch po prostu my walczymy z innymi. Gra fajne, znaczy tak, bo możecie zauważyć, że mamy tak, po 4 postacie, jak widać, z każdego rodzaju. Jeszcze jest coś takiego jak boss mode. Latamy sobie samolocikiem nad tym, nad wszystkimi. Zbieramy, no akurat w tym wypadku, mózgi. Jeśli grałbym w boss modzie w roślinkach, to byłyby to słoneczka. I możemy tak, albo leczyć naszych, albo... albo gdzieś tutaj puścić zwiadowcę, żeby sprawdzać, czy tu ktoś nie siedzi. I to każdy może zniszczyć, no bo to są takie... To normalnie jest widoczne na mapie, nie? Taki fajny tryb. Znaczy, ja gdzieś w tym się nie odnajduję, w tym trybie, natomiast widzę potencjał tutaj duży tego trybu. Być może są ludzie, którzy się bardziej w tym jarają się tym trybem, mówię akurat o tym trybie. Akurat przegraliśmy. No i teraz pokażę drugi raz, jak będziemy grać roślinkami. Teraz tak, właśnie, bo widać było, że niby są... niby jest tylko, mówię tylko, że są tylko 4 rodzaje po każdej stronie zawodników, a tak naprawdę mamy... więcej. No i o co tu chodzi? Tu chodzi o to, że mamy coś takiego jak sticker shop. Sklep z naklejkami. Mamy dużo rodzajów naklejek, akurat mam 16 tysięcy, więc otwórzmy sobie tą paczkę. Kupujemy sobie paczkę za te monety, które się zbiera za normalną grę. I w tej paczce są naklejki. I te naklejki to jest na przykład odblokowanie takich okularków dla słoneczników. To są właśnie te takie wspomagające w trybie na przykład Garden vs. Graveyards, czyli tam ogrody kontra groby, gdzie to jest taki właśnie, mówię, typowy taki szturm. Tu mamy na przykład Skip Challenge Star, bo żeby levelować postać, musimy zdobywać osiągnięcia. No a jeśli nam osiągnięcie nie pasuje, to możemy je sobie przewinąć. Tu mamy jakieś tam też do postaci All Star, tu mamy jakieś gesty i tu mamy coś takiego jak Character Sticker, czyli naklejka do postaci i możemy sobie po prostu odblokowywać inny jakby typ, nie wiem, kaktusa, inny typ któregoś z zombiaków poprzez właśnie zebranie wszystkich naklejek danej postaci. Bo tych postaci jest tam nie wiem ile, ale jest do każdego, jakby do każdej głównej jest tam kilka, które mają specjalne pasywki, mogą mieć specjalne ataki i tak dalej, i tak dalej. No i gramy w tym momencie już roślinkami. Ja mam sobie ten tryb jakby Pishootera, ale mam tutaj odblokowanych trochę więcej. Jeszcze z Belister, Plasma P i Ice P. I tu właśnie jest moja postać główna, którą głównie gram. No i możemy sobie jej wygląd zmieniać poprzez to wszystko sobie gdzieś tam właśnie dostałem gdzieś z tymi naklejkami. Akcesoria, czyli tutaj w tym wypadku okulary. Organics, czyli coś, co tu by wyrastało. Akurat do tej postaci nie mam nic i tatuaże. I tak jest każda postać. Możemy też jeszcze tam zmieniać pasywki nie, ale jeszcze same umiejętności i tak dalej. A co tu mamy za umiejętność? Dobra, weźmy sombrero sobie jeszcze. I tutaj mamy nasze challenge. Okej. I ruszajmy sobie. Myślę, że tutaj po tej stronie konfliktu nam się bardziej powiedzie. Znaczy no, ja przynajmniej dużo lepiej uważam, gram po tej stronie. Tym bardziej tą postacią. Akurat się nie udało zabić tego ziomka. Akurat jako lodowy mogę zamrażać. Mam jakieś szanse na zamrożenie przeciwnika, jeśli go trafię. O kurde! O Jezu, dobra, tego nie miałem szans przeżyć.
O, to jest w ogóle ciekawa ten. To jest ciekawy, ciekawa postać. Aj, myślałem, że tam jest zombie. To jest taki typowy asasyn. Mógłbym to tak nazwać. Trzeba się zakraść gdzieś od tyłu do przeciwnika i go po prostu zabić, bo inaczej nie da rady. Wow. Okej. Bo inaczej po prostu nie da rady. On jest... no tak jak w Plants vs. Zombies zwykłym. To była po prostu taka postać, która... Taka postać, która pożerała dowolnego, jakikolwiek koks by to nie był, pożerała na raz i przez chwilę nie może nic robić, bo przeżuwa sobie. I tak samo jest tutaj. Aj, za blisko. Jeszcze raz z postacią, bo chcę pokazać, jak to może akurat uda mi się. O, chyba uda mi się. Podbiegamy do takiego tego i jest tylko hub. Nie jest hub, gdzie jest hub? Hub. Nie udało mi się go hubnąć, no co za żal. No co za żal, a to, jak jest taki czerwony dookoła, to wtedy można, wystarczy kliknąć, on wyskakuje z ziemi i hubnie. Hubnie ten nasz cel. Ta postać bardzo dobrze się sprawdza, jak się na pewno biega z kimś. No i mówię, tą grę mam, bo była po prostu za darmo tam na parę dni. Na 3 dni dokładnie. Ale czy ją kupię, nie mam pojęcia, bo w sumie nikt ze znajomych, z tego co wiem, w nią nie gra. No, gryź go. Ach, no ja pierwsze, no co to jest? Jak ostatnio grałem, bo ja grałem głównie tym Ice. No nie trudno się domyślić dlaczego. Ale jak grałem tym, to naprawdę nieźle mi szło i co chwilę gdzieś tam, o właśnie, coś takiego się dzieje. Jeszcze zrobiłem ten. I teraz nie mogę nic zrobić, bo jak widzicie, przeżuwam tamtego. Natomiast już chwilę później normalnie mogę... O, od tyłu jak się zajdzie, to tak samo można. Można tam kogoś sobie pożreć. No i tak, każda z postaci ma trzy umiejętności. 1, 2, 3. Te umiejętności można zmieniać, ale one robią w sumie to samo. Może trochę inaczej wyglądają i może mają... ciutkę inne właściwości, ale generalnie to jest wszystko to samo. Weźmy tego, zjedzmy. O, mogę. No i zabił. Trzeba było się nie certolić i zabić tamtego. Dobra, i ostatni zombie. Może ostatni? Nie, jeszcze mamy dwóch. Kurczę, chyba nie zdążę, bo zdążą nas pobić. Bo też zamiast się skupić, to... Tu mamy na przykład healera, tak samo jak w tamtej części mam po prostu healera, który oczywiście tu healerem jest słonecznik. Możemy zarówno healować swoich, jak i naparzać innych. Możemy też rozstawiać takie małe słoneczniki, które będą leczyć naszych, albo zakorzenić się i korzystając z mocy słońca naparzać takim wielkim laserem, który jest mega zabójczy, jak się trafi. I ostatnia postać to jest kaktus. Aj, nie zmieniłem. Fuck! Ostatnia postać to jest po prostu kaktus, który jest takim snajperem, który może wysyłać takiego drona. Drona, który jest zrobiony z... nie z cebuli, tylko z czosnku. Bardzo fajna gra, naprawdę, jak ktoś... No i na koniec każdej, który jest, każdej gry rozdawane są mastery. Kto najwięcej uleczył, kto najwięcej skrzesił, kto miał największego streaka, kto miał najwięcej zabił i tak dalej, i tak dalej. I strasznie słabo mi tu poszło, ale mówię, to... A poprzednim nagraniu było lepiej, ale poprzednie nagranie poszło się walić, także... Wybaczcie. No, jeszcze nie włączyłem Facebooka. Nie wiem, czy będziecie to słyszeć. Znaczy, jeśli słyszeliście, to przed chwilą. No i teraz chciałem wam jeszcze pokazać jedną rzecz. No oczywiście ten sklep widzieliście, natomiast bardzo fajna rzecz to jest to, w jaki sposób jest pokazane całe osiągnięcia gracza, ile tam rzeczy ma odblokowanych, ile nie. Właśnie w sposób takich oto naklejeczek. Czyli i tutaj mamy właśnie to, o czym mówiłem, czyli ileś tam naklejek składa się na kolejną postać, kolejny typ jakby postaci. I każda z postaci ma jakieś tam pasywki.
I są tutaj mnóstwo różnych czapek, mnóstwo różnych tatuaży i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko jest tutaj pełno, tak jak widzicie. O, tak sobie szybko to będę klikać. Jak ktoś to zbierze wszystko, to jest koks. Zajebista sprawa. Uwielbiam, jak jest tyle znajdziek. Można sobie naprawdę bardzo fajnie upgrade'ować czy tam spersonalizować z każdą postać, żeby nawet wyglądała inaczej. No jak widzicie, ja mam 10 godzin i jest naprawdę tutaj po kilka być może tych naklejek. Bardzo fajny sposób to jest pokazane. No i mamy też jeszcze Garden Ops, tylko tak powiem króciutko, co to jest. To jest taki tryb, gdzie my jesteśmy roślinkami i atakują nas zombie. Identycznie jak w grze, która zainspirowała tą grę w Plants vs. Zombies, tylko to jest w jakimś takim 3D, gdzie możemy sami to robić, możemy ze znajomymi, max 4-osobowe grupy. Bodajże. No tak. Tylko tyle jest. 4-osobowe grupy i możemy sobie wtedy to... atakują nas zombie falami i my musimy się bronić. I też jest bardzo fajny tryb. I generalnie bardzo dużo tych trybów tutaj jest i polecam. I właśnie jestem bardzo ciekaw, bo nie wiem, czy kupię tą grę. To jest wszystko zależne, bo mało osób w nią gra. Na przykład mój znajomy uważa, że ta gra nie była jakaś ciekawa, nie kupiła go w momencie tego testowania. No i może, ja chciałem tak się zapytać, może ktoś z was gra w tą grę, bo jestem ciekawy, jak to było pograć właśnie z kimś znajomym w to. Nie wiem, może to kupię, może nie. W każdym razie dziękuję bardzo za oglądanie. Miejmy nadzieję, że tym razem się to nagrało. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.